Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. Kamil Łaszczyk tuż po nokaucie. Spodziewałeś się takiego szybkiego rozstrzygnięcia? Nie nastawiałem się w ogóle na nokaut. Boksowałem, chciałem boks przeboksować. No ja potrzebuję, tak jak mówię, ja potrzebuję rund. Zawodnik był niższy, gdzieś tam ten mówił, że mi tam gdzieś uderzył tak pod rudkiem. Ten mówił prawo, a ja uderzyłem lewy, no i wszedł, skończyło. Ale takie walki chyba też są potrzebne dla kibiców, takie nokauty są spektakularne. Nie wiem, to nie mnie to oceniasz tak naprawdę, tak? Ja tak jak mówię, ważne, żeby wygrywać. Dla mnie to najważniejsze, żeby walkę wygrać. Wiadomo, jak jest walka wygrana przez czas, no to też jest bardzo, no miło jest tak naprawdę, tak? Że zdeklasowałem zawodnika, tak? No ale tak jak mówię, to jest tylko chwila, może być nieuwagi i może być w jedną i w drugą stronę tak naprawdę, to jest ring. Już to mówiłem na chyba nawet tam w ringu, że no to jest boks, to jest chwila nieuwagi i no każdy może leżeć tak naprawdę. Kiedyś myślałem, że musi naprawdę musieć mocno uderzyć, a tak naprawdę jak trafisz dobrze w punkt, to każdy siedzi. No właśnie, w ringu mówiłeś, że nie chcesz walki o pas mistrza Europy, tylko o pas mistrza świata. To są twoje cele. Ja odkąd zacząłem trenować boks, zawsze chciałem być najlepszy i mnie interesuje tylko bycie mistrzem świata. Od dziecka tak naprawdę, od 13 roku życia, jak zacząłem na salę, to chciałem być najlepszy. Był taki Paweł Kujawski, który no, był dwukrotnie mistrzem Polski. Robiłem wszystko, żeby być lepszym. Minęło tam troszeczkę czasu. Po chwilę czasu tak naprawdę no, byłem lepszy od niego. Tak jak mówię, no, ciężka praca popłaca. Jeszcze tak jak mówię, no, trenerzy moi pierwsi, Mariusz Cieślak i Grzegorz Stogana, mówili, że miałem ten talent, tylko no, tak jak mówię, no, do tego talentu trzeba dodać do ciężkiej pracy, no. A ja lubię ciężko pracować, więc no, wierzę w to, że jeszcze dostanę tę szansę walki o tytuł. Super, gratulacje. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.